Hej, cześć, witajcie w kolejnym filmie na tym kanale. A dzisiaj pokażę Wam aż cztery nowe kucyki na sprzedaż. Będą to malutkie koniki, wielkość około A4 i wszystkie z nich będą na sprzedaż, są w przeróżnych maściach. Także serdecznie zapraszam do oglądania, być może znajdziecie któregoś, pokochacie dla siebie. Zapraszam na stronkę mojego ambasadora, znajdziecie tam super akcesoria do hobby horse'ów. Ale zaczynając od pierwszego konika, jest to mój pierwszy konik, którego uszyłam po około pół roku, metodą taką normalną, że tak powiem, kurde, prześwietla mi trochę. W każdym razie jest to dosyć ciemny gniady, prawie że kary konik. Pokażę go Wam na razie w takim świetle, żeby było widać w ogóle cieniowanie. No i tak jak wcześniej mówiłam, jest to mój pierwszy konik po przerwie, testowałam nowy szablon, także nie wyszedł on idealnie. Ale jestem mimo wszystko z niego naprawdę dosyć zadowolona. Dobra, mam nadzieję, że tutaj będzie lepiej widać. Jest to naprawdę przeuroczy, maleńki kucyk. Jak widzicie, tutaj mam moją dłoń do porównania. Mniej więcej tak wygląda. No i mogę Wam jeszcze porównać do mniej więcej kartki A4. Tutaj mam jakieś wzory z chemii. Także tak to mniej więcej wygląda w porównaniu do kartki. Także będzie on idealny do wysokich skoków, ponieważ jest naprawdę bardzo, bardzo leciutki. Zresztą jak wszystkie konie chyba tutaj, one są z tego samego szablonu robione, tylko mają delikatne poprawki. Także właśnie to jest pierwszy z nich, jest z Minki ze sklepu Orient Fashion, więc jest to cieńsze, krótsze Minki. Wycieniowany jest areografem, też pierwszy raz cieniowałam, więc nie jest tego cieniowania za dużo. Grzywka ma zrobioną standardowo u mnie z włóczki. Wygląda ona w ten sposób, jest przytwierdzona klejem na gorąco, dlatego niestety ten klej trochę widać, ale po prostu jest to dla mnie wygodniejszy sposób. No i dawno tego nie robiłam, więc na kolejnych koniach już doszłam do wprawy, także wygląda to mniej więcej w tak. Jest ona ułożona delikatnie do góry, ale opada ewidentnie na tą stronę, także z tej strony widać dokładnie tą grzywkę. Pierwszy raz również robiłam oczka z filcu, które są przyszywane. Następnym razem będę już wiedzieć, że lepiej jest je przyklejać, bo nie będzie widać szwów. Tak samo nosek. Konik jest minimalnie krzywy, ma delikatnie krzywą mordkę, że tak powiem. W tym miejscu jest delikatnie przekrzywiony, ale wydaje mi się, że to super jakoś nie przeszkadza i w ogóle nie rzuca się w oczy. Profile ma wręcz identyczne. Tutaj ma wbitą taką kuleczkę, jako taki ala odbłysk na oczku. Posiada dwie łatki. Również przyszyte i delikatnie wycieniowane. Wyglądają one tak. No i dwukolorową grzywę, która jest w kolorze białym oraz takim dosyć ciemnym brązowym. Konik jest oczywiście usztywniony flizeliną 80 gramów i wypchany kuleczką silikonową. To się tyczy wszystkich koników, które będę Wam dzisiaj pokazywać. Także to jest pierwszy z nich. Położę go Wam tam w tle w razie czego. Drugi konik wygląda tak. Jest on już nieco jaśniejszym gniadoszkiem. Tutaj mi się trochę ubrudził. O, już jest idealnie. Jest również wycieniowany areografem. Wszystko to samo co tamten. Z wyjątkiem materiału. On jest robiony z materiału ze straszydeł, więc jest to trochę grubsze i dłuższe minki, po prostu z dłuższym włosiem. Ma również nieco dłuższą grzywkę, ale zrobioną z tej samej włóczki. Również takie same oczka oraz dwie łatki, ale tym razem w trochę innym kształcie. Jest on dużo prostszy od swojego poprzednika. Jest praktycznie idealnie prosty. Tak to się prezentuje. Również ma przyszyte oczka w kolorze czarnym oraz chrapki wykonane z filcu. Na nim już trochę bardziej widać cieniowanie i jego szablon mi się dużo bardziej podoba. Ma minimalnie otwarty pyszczek, ale wydaje mi się, że kwestia po prostu spięcia na chwilę agrafką albo szpilką i ten pyszczek powinien być bardziej domknięty. Także wydaje mi się, że to by było na tyle. Te koniki są bardzo podobne do siebie, no z tym różnicą, że różnią się maściami. Także również Wam go położę tutaj z tej strony. O, i będą pięknie braciszkowie obok siebie stali, robili za tło. A teraz pokazuję Wam trzeciego konika. Także to jest konik, którego uszyłam jako trzeciego. I on na początku pierwotnie był zrobiony z Minki Banana.
również ze Straszydeł, z Pana Nowego Minki, ale dosyć mocno go przycieniowałam, tak jak mówiłam, to był w ogóle pierwszy koń, którego cieniowałam, bo musiałam zacząć od jasnego brązu, także nie jest on idealny, ale wydaje mi się, że tak czy siak wyszedł całkiem spoko. On jako pierwszy po prostu ma chrapki w innym kolorze. Jest to właśnie taki brązowy, jasny, beżowy może bardziej. I przyciemniony delikatnie pastelami, cieniowany właśnie akrylami z Areografu oraz delikatne poprawki pastelami dookoła oczu. Również ma kuleczki, tak jak jego poprzednicy na oczach. I jedyna różnica to jego grzywa. Także to jest konik, którego uszyłam jako trzeciego. I on na początku pierwotnie był zrobiony z Minki Banana, również ze Straszydeł, z Pana Nowego Minki, ale dosyć mocno go przycieniowałam, tak jak mówiłam, to był w ogóle pierwszy koń, którego cieniowałam, bo musiałam zacząć od jasnego brązu, także nie jest on idealny, ale wydaje mi się, że tak czy siak wyszedł całkiem spoko. On jako pierwszy po prostu ma chrapki w innym kolorze. Jest to właśnie taki brązowy, jasny, beżowy może bardziej. I przyciemniony delikatnie pastelami, cieniowany właśnie akrylami z Areografu oraz delikatne poprawki pastelami dookoła oczu. Również ma kuleczki, tak jak jego poprzednicy na oczach. I jedyna różnica to jego grzywa. A mianowicie grzywę ma zrobioną z włóczki, ale jest to włóczka rozczesana i mają również dwukolorową. Tutaj trochę słabo to widać, ale ma taką jaśniutką kremową i białą. Może będzie widać jakkolwiek pasemka? No, w miarę chyba coś nie coś widać. Także jest to dwukolorowa grzywa oraz grzywka. I tutaj posiada taką w miarę małą łatkę na czole. Także jest on praktycznie prosty. Tak się prezentuje od przodu. Jego grzywka już jest typowo tak na bok ułożona. Nie chciałam już starczącej grzywy robić, także jest ułożona po prostu należąco w tą stronę. Wygląda tak. Dajcie znać, jak Wam się w ogóle podobają te koniki i który z nich jest Waszym ulubionym. Także on również trafia do tła i zabieramy się za ostatniego i wydaje mi się, że najciekawszego konika. Dobra, dam Wam taki trochę kadr od boku. Ale tam, taradam, jest to konik, z którego jestem najbardziej dumna. Jest to taki śliczny rudzielec z największą odmianką, która jest gigantyczna. I co najciekawsze, jest wszywana. Uwaga, nie naszywana, ale wszywana. Było trochę z tym zabawy, ale wydaje mi się, że było warto. Bo konik według mnie wyszedł chyba najlepiej spośród tych wszystkich. No, także wygląda on właśnie w ten sposób. Jest zrobiony również z Minki ze Straszydeł, także jest to trochę to dłuższe Minki. I to nie jest o dziwo Pumpkin Spice, tylko ten odcień ciemniejszy, nie mam pojęcia jak on się nazywał w każdym razie. O dziwo włóczka, którą... Także ma on zrobioną grzywę z dosyć takiej czerwonawej włóczki. Nie wiem, na nagraniu to wygląda naprawdę ok. Na żywo jest trochę bardziej czerwona, w każdym razie wydaje mi się, że mimo wszystko pasuje i nadaje temu konikowi takiego super zadziornego, w cudzysłowie, charakterku. Także on również ma trochę skustomizowane, w cudzysłowie, chrapki. Ma je po prostu różowe oraz delikatnie zaróżowione pyszczek. Wygląda w ten sposób. Jest praktycznie, że prosty. Nie wiem, jak Wam to pokazać na tym kadrze. O, prawie, że idealnie prosty. Wiadomo, tylko nie mają jakiegoś takiego skrętu w tą stronę na przykład. Tak jak wszystkie koniki, jest usztywniony. Ten sam rozmiar, ten sam delikatnie szablon z poprawkami. Także już Wam rzucę kadr na wszystkie koniki. A więc tak prezentuje się cała gromadka koników na sprzedaż. Dajcie znać, który z nich jest Waszym ulubionym i który Wam przypadł do gustu. Koniki postaram się wystawić już za chwilkę na OLX-ie. W tym momencie, jak to oglądacie, prawdopodobnie już są. Także o ile mi się uda, to puszczę Wam w komentarzu link do ogłoszeń. Ceny również zamieszczam w przypiętym komentarzu oraz w opisie będą. Także nie trzeba pytać. Dajcie znać jeszcze raz, powtarzam, jakby ktoś nie słyszał, w komentarzach, który Wam się najbardziej podoba. Czekam na Wasze opinie.
Przypominam, że jest jeszcze realistyk rudzielec na sprzedaż w takim samym kolorze jak ten pan o, albo pani, w sumie nie wiem. Także zaglądajcie na Etsy. No i co? Mam nadzieję, że teraz filmy będą się pojawiały trochę bardziej regularnie, bo ostatnio było to dosyć ciężkie. Jeśli macie jakieś pomysły na filmy, to śmiało, chętnie je również przygarnę, piszcie w komentarzach. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć i pa, pa!